Tak, no mówię, że to jest mój najważniejszy medal w karierze. To było takie dla mnie pewne przełamanie. Od paru lat zmagam się z tym, że jestem w tej czołówce i cały czas mi brakowało albo szczęścia, albo popełniałam bardzo dużo błędów, albo coś innego i jakby to była taka bardziej walka z moją głową, z moim takim mentalem, nie z torem, więc jakby myślę, że to jest taki dla mnie krok w karierze, który nareszcie wykonałam i nie powiem, że mi się udało, tylko to było takie dojrzałe, świadome pływanie, także to mnie cieszy. Tak, ja wiedziałam, że mam szybki przejazd, czułam, że ta łódka cały czas mi płynie i mnie bardzo dobrze słucha, ale czułam te 4 punkty karne i wiedziałam, że to może przekreślić moje szanse, dlatego dałam siebie wszystko po prostu do samego końca i nie starałam się po prostu odrzucić tą myśl, że może braknąć. I jakby, no mówię, że to była właśnie taka walka mentalna, ten przejazd, a złoto dałam bardzo łatwo, bo to były błędy takie, naprawdę, no nie wiem jak je opisać, ale później będę na pewno zła o te błędy, ale na razie no, nie liczy się kolor tego medalu, tylko właśnie ten krok, jaki zrobiłam w tym swoim rozwoju, w tej karierze. Tak, tak, Natalia świetny przejazd w półfinałach oddała. Myślę, że powinniśmy się cieszyć, że mamy 2 kobiety na światowym poziomie. A no, pamiętajmy, że Europa to jest taka kolebka slalomu, więc jest to dobry prognostyk na zbliżające się imprezy. Tak, ja myślę, że nie jestem jakoś słowo podekscytowana czy rozemocjonowana. Bardziej mogę powiedzieć, że odetchnęłam z ulgą. Więc teraz tutaj chwilę muszę wyładować swoje emocje, ale zaraz idę się przygotować do następnej konkurencji, bo chcę tam wystąpić jak najlepiej i jakby na tym się skoncentruję. A na razie no, muszę jakoś to wszystko wyładować, zaraz sobie pokrzyczę czy coś.